Witajcie, z tej strony Kamila. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak w prosty, domowy sposób wykonać farby akwarelowe. Użyłam do tego Pearl Pigment Shiny Powder od 13 Arts i mam farbkę akwarelową. Zaraz Wam zademonstruję. Tylko muszę jak każde akwarel trzeba aktywować. Papier jest kremowy, więc kolor taki wydaje się taki mało różowy, ale jest. Dlatego dzisiaj chciałabym Wam właśnie pokazać, jak z tych proszków, pigmentów, z miki, z wszelkiego rodzaju tego typu pigmentów możecie zrobić farby akwarelowe. Tą pierwszą farbkę mieszałam w tym korytku, w tej paletce i było bałaganu co niemiara. Postanowiłam tym razem spróbować mieszać farbki w kieliszku. Oczywiście jak tworzą farby akwarelowe, to tworzą je specjalną techniką na szklanej macie, specjalnym szklanym takim, można powiedzieć, tłuszkiem, rozcieraczem. I do tych patelenek są one przekładane szpachelką. Ja nie robię farb na masową produkcję, więc tak dużo nie potrzebuję i chcę, że tak powiem, porobić kolory tylko i wyłącznie w ilości takiej, żeby mi powchodziły w korytka, które sobie kupiłam, ewentualnie w pojemniczki, takie zamykane słoiczki. Tak więc będę to robiła takim, no mówię, domowym sposobem. Będę się bawiła w kieliszku i po każdej farbce, po każdej wymianie, przy każdym wymianie koloru będę musiała ten kieliszek czyścić. Także będę się wypinała, na chwilę znikała. No co? To weźmy się do dzieła. Skoro ten kolor już mam, a ja różowego nie lubię, więc nie wiem, czy będę dorabiać więcej, to sobie to tutaj odłożę. I wezmę inne proszki 13 Arts, które mam. Mam ich trochę. I z nimi sobie podziałamy. Oczywiście, tak jak mówiłam, nada się też mika i nadają się też inne pigmenty. Ja sobie tutaj przygotowałam pigment Kameleon zielony. Wolałabym niebieski, ale w tej chwili był niedostępny.
Więc mam zielony. Mam Mikę w różnych kolorach. I tu mam niebieski Blue Magic. I on jest właśnie też taki kameleonowy. Więc pobawimy się tym. I zobaczymy, co uda nam się zyskać. Potrzebujecie pipetek, wody, jakiejś łyżeczki do odmierzania pigmentu, mieszadełka. Ja korzystam z takiego, kiedyś mój syn mi znalazł, przyniósł, nie wiem skąd. No i ja korzystam z kieliszka, wykorzystam też jeden w paletce, więc zobaczymy, jak będzie się nam robiło. Pigmenty mam różne, opalizujące, nieopalizujące. Jakaś niebieska perła, jakieś coś, srebrna perła. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. I jakie ciekawe kolorki. Może zacznę od turkusu. Wiecie, ja lubię turkus. No i tak. Odmierzam sobie łyżeczką. Jeżeli chodzi o stosunek boków, tak zwany, to ja to robię wszystko na oko, więc musicie mi wybaczyć. Na tak zwanego czuja. Po prostu, jeżeli będzie za gęsto, to będę dodawać wody i tyle. Dobra. Pamiętajcie też, że pigmenty można ze sobą mieszać, czyli na przykład jeżeli ja mam turkus i wezmę powiedzmy kameleona, to mogę stworzyć właśnie mieniący się kolor. Także pamiętajcie. Prócz wody, która aktywuje nam pigment, potrzebna jest też guma arabska w płynie. Ja mam z renesansu. Będzie ona z poiwem. Jeżeli jest za rzadko, to należy dodać pigmentu. Pierwszy raz robię w kieliszku, więc jakby muszę wyczuć
ten stosunek boków, bo w paletce mi to o wiele łatwiej przyszło, ale tak jak mówię, było to o wiele brudniejsze, bo mi wszystko bokami uciekało przy mieszaniu. Natomiast tutaj, jak widzicie, mogę sobie zbierać ze ścianek i spokojnie to rozprowadzić. Mieszam tak długo, żeby nie widzieć żadnych grudek i jak będę miała już odpowiednią konsystencję, czyli taką mniej więcej powiedzmy ciasto naleśnikowego lejącego, to przelewam do pojemniczka. Farbka, jak będzie schła, to Wam nieco opadnie, więc możecie spokojnie lać do pełna.
Witajcie. Dzisiaj przychodzę z wyschniętymi już farbami. Co prawda kilka używałam już, dlatego nie do końca są takie, jak powinny być wyschnięte, bo używałam ich przed chwilą. Ale dzisiaj sobie je sprawdzimy. Zrobimy taki mały swatch, żeby Wam pokazać, jak te farbki wyszły. I mniej więcej podsumuję. Nie wszystkie robiłam tak, że miałam w paletce prostokątnej i w okrągłej, więc, że tak powiem, swatcha będę robić głównie z tych prostokątnych, bo to mi szybciej wyschnie, a te zakręcane będę musiała zostawić rozkręcone na noc, więc powiedzmy. Także te 7 farbek zesłoczujemy stąd i od nich zacznę. Natomiast resztą zajmiemy się za chwileczkę. I tak. Jak widzicie, farbki są suche. Nic mi na palcu nie zostaje. Przygotowałam sobie papier akwarelowy. On jest tak zwanym próbnikiem, więc spokojnie sobie na nim mogę robić swatch. Jak to mówią, jedziemy z tym koksem. Ja dodawałam do nich różnych pigmentów, nie pamiętam, które jak leżały, ponieważ suszyłam je w ogóle w paletce i generalnie sobie same schły, dlatego nie wiem, czy ona nie jest przypadkiem z białą perłą, bo po zmoczeniu cała prawie się zrobiła taka szara. Więc tutaj podejrzewam, że jest to z białą perłą. Może tak po tych jasnych najpierw pojadę. Te już używałam dzisiaj i wiem, że ma boski kolor. Jedna jest bardziej szara, druga jest bardziej czarna, bo tak też mieszałam je. Jedna była z Black Luster robiona, a druga z dodatkiem właśnie chyba perły. Thank you.
różnych, no generalnie to ta mika się tak mieni. Tak wygląda to mniej więcej na mokro. Też już niektóre podsychają. Ja je podsuszę. Pierwszy jest niby niebieski, ale on był mieszany, no ostrość, halo, ale on był mieszany właśnie z tą białą perłą, więc taki jest bladziawy. Drugi, tego nie widać niestety pięknego połysku w kamerce, bo on iredyzuje. Tu jest czarny. A tu jest czarne z białą perłą. Nie, ze złotą perłą, bo widać, że jest taki złotawy. Widzicie? Jest lekko brązowawy. Tutaj jest pomarańcz albo peach, jakoś tak, brzoskwiniowy. Do niego dodałam kameleona, pigmentu z kameleonem. Więc on tak też irydyzuje troszeczkę na złoto-zielono. Tu są złote w różnych, że tak powiem, odcieniach, bo część jest mieszana złoto ze złotem, złoto z białym złotem, złoto z brązem i bodajże złoto z perłą chyba. No, z białą perłą, tam jest z białą perłą. Tu jest zielona mika, primy. Różowy jest z proszków 13 Arts. Czerwony jest z dodatkiem proszku irydyzującego lekko na zielono. Niestety tego nie widać w kamerce, ale on się pięknie mieni. Fioletowy również, ale on jest z dodatkiem tego samego proszku, co przy tym niebieskim. I tutaj jest zwykły fiolet. Widzicie, on trochę na niebiesko się mieni. I tutaj jest zwykły niebieski. I ten niebieski jest dodatkiem lekko zielonego, ale właśnie tego też nie widać na kamerce. No moim zdaniem farby wyszły super. Jeżeli zależy Wam na własnych odcieniach farbek metalizowanych, które są takie bardziej soczyste i mięsiste, to polecam ten sposób robienia farb akwarelowych. Zawsze możecie sobie coś ciekawego właśnie wyprodukować we własnym zakresie. To tyle. Do zobaczenia w następnym filmie.